Państwa, jesteśmy na uroczystości poświęcenia i murowania aktu erekcyjnego, który ma być początkiem nowego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie i murowania kamienia węgielnego. Bardzo proszę o zadanie głosu organizatorów, w szczególności na początek gospodarza dzisiejszej uroczystości, dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie, pana profesora Wojciecha Krawczuka. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Eminencjo, ekscelencje, magnificencje, profesorowie, dyrektorzy, wszyscy goście. Cieszę się, że mogę powitać Państwa na tej uroczystości i z jednej strony symbolicznej, z drugiej strony mającej również bardzo materialny wymiar. Podpiszemy kolekcyjny, wmurujemy, poświęcimy. To jest bardzo ważny punkt w naszej budowie. Budowie naszej siedziby już prawie gotowe. W 1924 roku Ministerstwo Skarbu przesłało informację do Archiwum Państwowego w Krakowie, że ze względu na przejściowe trudności finansowe budowa nowej siedziby na krótki czas, na rok, musi zostać wstrzymana. Czekaliśmy troszkę dłużej, ale się doczekaliśmy i jesteśmy już w budynku takim, jak w momencie. Proszę Państwa, Archiwum Narodowe w Krakowie to jest wielki zasób, wielki zbiór, wielka historia. Powiem tylko, że no nie ma pani profesora Ostrowskiego, chociaż się zapowiadał, że na papieru zajmujemy pomieszczenia, w których w XIV wieku było archiwum skarbca koronnego. 600 lat na Kraków to nie jest dużo, to nie jest długo, ale już po tych latach wypada stworzyć sobie może nową siedzibę. Dlatego myślimy o tych zmianach. Stworzyliśmy, budujemy siedzibę, w której pomieści się 70 km materiałów archiwalnych. Będzie to budynek ekologiczny, pasywny, w dobrym rozumieniu tego słowa czynu, taki, który spełnia wszelkie wymogi nowoczesnej technologii. Szanowni Państwo, niedawno profesor Tomaszewski stwierdził, że walka archiwistów o zachowanie materiałów archiwalnych jest z góry skazana na niepowodzenie. Po kilku tysiącach lat wszystkie te papiery, papierzyska, pergaminy znikną. Ale my nie walczymy o materię, tylko o ducha. O to, żebyśmy mogli na nowo w każdym pokoleniu interpretować i czytać te dokumenty, niezależnie od nich badań. I temu służył będzie ten właśnie budynek. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, ja chodzę. Jakkolwiek linia kolejowa z Krakowa do Warszawy została zbudowana dopiero w 1934 roku, czego proszę nie rozpowiadać, to rozsadnymi końmi dotarła do nas pani minister już przedstawiona. Pani minister, wiemy, że sprawy archiwaliów polskich są nie tylko w pięknych, ale także w dobrych rękach. Bardzo zapraszam pani minister Magdalena Gawin, która ma w pieczy także sprawy archiwów państwowych. Bardzo proszę pani minister. Jego ekscelencjo, panie prezydencie, panie dyrektorze, szanowni państwo. Jestem zaszczycona tym zaproszeniem, mogę mówić, cieszę się, że mogę być tutaj właśnie z Wami. Jesteśmy już w zasadzie, można powiedzieć, w gmachu nowego archiwum, archiwum jeszcze niewykończonego, przed archiwum jeszcze bardzo, przed wszystkimi, którzy budują to archiwum, jeszcze są miesiące bardzo wytężonej pracy, ale już widzimy ten dobry kierunek. Archiwum krakowskie jest archiwum wyjątkowym. Na tle całej zniszczonej Polski, spalonej Polski, to archiwum przetrwało w całości. Wszyscy wiemy, że to właśnie w tym archiwum, które do niedawna było ulokowane w pięciu różnych budynkach, było to uciążliwe zarówno dla pracowników archiwum, jak i dla tych, którzy z niego korzystali. A więc w tym archiwum są najcenniejsze źródła dotyczące historii Polski od XII wieku. Ten najcenniejszy komponent obejmuje od XII wieku do 1795 roku. Właśnie tutaj w Krakowie zachowała się całość. To dla nas, ja pochodzę z Warszawy i dla nas jest to niezmiernie ważne, że właśnie tutaj mamy takie miejsce w Polsce, gdzie jest ta całość archiwów. Jako warszawianka mogę powiedzieć zazdrośnie. Z całą pewnością to archiwum zasługiwało na siedzibę, ale chciałabym także powiedzieć o zmianie polityki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jeśli chodzi o archiwistów, archiwa i politykę archiwalną. W 2015 roku, kiedy zostałam sekretarzem stanu, zorientowaliśmy się, że w zasadzie nie ma wydziału powołanego do spraw archiwów. To myśmy powołali w 2015 roku
wydział jest tutaj z nami, pani naczelnik Hanna Staszewska, nie wiem, gdzieś tutaj stoi w tłumie, ale to ona właśnie czuwa z ramienia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego nad tym, żeby między innymi też budowa archiwów przebiegała dobrze. Wiem, że oczywiście w trudnej sytuacji były pierwsze niewielkie podwyżki wywalczone w krwawym boju, bo nikt nie dostał podwyżek. To była jedyna grupa zawodowa, która dostała te podwyżki i mam wrażenie, że w pełni się to należało. Wiem, że jeszcze jest dużo bardzo przed nami, że powinniśmy jeszcze i nadrobić pewne zaległości w infrastrukturze, ale także jeśli chodzi o warunki pracy. Chciałabym także przypomnieć, że od 2013 roku zaczęto oddawać do użytku nowe siedziby archiwów państwowych, m.in. w Radomiu, w Zielonej Górze, w Bielsku Białej, w Rzeszowie. Za tydzień, 20 czerwca, będę otwierała nowiutkie archiwum w Białymstoku. Jestem pewna, że nowoczesny, funkcjonalny budynek Archiwum Narodowego w Krakowie spełniać będzie oczekiwania archiwistów, konserwatorów i użytkowników. Stanie się satysfakcjonującym miejscem pracy, rozwoju zainteresowań i zapewni właściwe warunki przechowywania dokumentów zgodnie z najnowszymi światowymi standardami. Dzięki temu godnie realizować będzie rolę centrum, w którym złożona i pielęgnowana jest tożsamość historyczna i pamięć narodu. Szanowni Państwo, chciałabym życzyć naczelnemu dyrektorowi archiwów państwowych, panu prezydentowi społeczności lokalnej, archiwistom i czytelnikom, żeby to nowe archiwum było prawdziwym obiektem dumy dla nas wszystkich. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję pani minister i bardzo proszę na słowo naczelnego dyrektora archiwów państwowych, współgospodarza naszej dzisiejszej uroczystości, pana doktora Wojciecha Woźniaka. Bardzo proszę panie doktorze. Książę kardynale, pani minister, pani pośle, panie prezydencie, państwo dyrektorze archiwów państwowych, szanowni państwo. Pozwólcie, że zacznę od cytatu, który pochodzi z opracowanego w 2015 roku przez UNESCO dokumentu zalecenia w sprawie zachowania dostępu do dziedzictwa dokumentacyjnego, w tym dziedzictwa cyfrowego. W tym niezwykle ważnym dla ochrony dziedzictwa normatywie napisane. Wzywa się państwa członkowskie do uznania dziedzictwa dokumentacyjnego za bezcenne dobro oraz do uwzględnienia tej perspektywy w ustawodawstwie krajowym, w politykach rozwoju i programach działania. Ponadto zachęca się państwa członkowskie do uznania potrzeby długofalowego inwestowania w dziedzinie zachowania różnego rodzaju oryginałów w postaci analogowej, w infrastrukturę cyfrową i umiejętności cyfrowe oraz zachęca się państwa członkowskie do odpowiedniego wyposażenia instytucji pamięci i ich utrzymywania. Koniec cytatu. Stojąc dzisiaj na placu budowy Archiwum Narodowego w Krakowie, z satysfakcją możemy powiedzieć, że w Polsce coraz lepiej rozumiane są potrzeby, jakie wynikają z troski o dziedzictwo dokumentacyjne. Widzimy, że w zrozumieniu potrzeby ochrony dziedzictwa towarzyszyć zaczynają realne działania w tym zakresie. Z roku na rok infrastruktura archiwów ulega stopniowej poprawie. Archiwum Krakowskie przez długie lata cierpiało z powodu fatalnych warunków lokalowych i rozproszania zasobów w kilku lokalizacjach na terenie całego miasta, co nie ułatwia ani zarządzania zasobem, ani tym bardziej korzystania z tych bezcennych dokumentów. Archiwum to przecież, jak zostało już powiedziane, przechowuje w swoim zasobie jedne z najcenniejszych dokumentów opowiadających historię Polski. Dzisiaj to archiwum zyskuje szansę przeprowadzenia się do siedziby spełniającej współczesne standardy budynku archiwalnego. Musimy jednak pamiętać, że w kontekście całej sieci archiwalnej liczącej 33 archiwa państwowe jesteśmy na początku drogi. Drogi, która jest wychodzeniem z wieloletniej zapaści, w której myślenie o archiwach było zupełnie oderwane od myślenia o potrzebach infrastrukturalnych. Na szczęście ten etap mamy już za sobą i dzięki rozumieniu potrzeby zachowania dziedzictwa dokumentacyjnego możemy myśleć o zaspokajaniu kolejnych palących potrzeb archiwów. Dziś jednak cieszymy się perspektywą pięknego, ultranowoczesnego i funkcjonalnego budynku Archiwum Narodowego w Krakowie. Wypada w tym miejscu skierować szczególnie ciepłe słowa pod adresem pani minister,
która czuwa nad inwestycją z poziomu ministerstwa nadzorującego archiwa państwowe. Pani minister, bardzo dziękuję w imieniu swoim, w imieniu archiwistów krakowskich, a przede wszystkim w imieniu wszystkich użytkowników zasobu archiwalnego. Ogromny wyraz wdzięczności za dotychczasowe prace oraz życzenia wytrwałości muszą zostać złożone na ręce dyrektora, doktora habilitowanego Wojciecha Kraszczuka, który na swoich barkach dźwiga cały ciężar inwestycji. Nie sposób też nie wspomnieć o poprzedniczce pana dyrektora, pani dr Barbarze Berskiej, której starania doprowadziły do pozyskania działki i uruchomienia całych inwestycji. Bardzo dziękuję również wszystkim współpracownikom pana dyrektora, pracownikom Archiwum Państwa, Archiwum Narodowego w Krakowie za zaangażowanie w proces inwestycji i również im życzę dużo wytrwałości w ciągu kolejnych lat trwania tejże inwestycji. Dziękuję również pracownikom Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, na czele z moim zastępcą, dyrektorem Ryszardem Wojtkowskim, który z poziomu Naczelnej Dyrekcji nadzoruje i wspomaga inwestycje. Bardzo Państwu dziękuję za dotychczasowy wysiłek i życzę, aby inwestycja przebiegała bez przeszkód i abyśmy za kilkanaście miesięcy spotkali się w tym samym miejscu na otwarciu Archiwum Narodowego w Krakowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję panie dyrektorze i bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Jacka Majchrowskiego, prezydenta miasta Krakowa. Bardzo proszę panie prezydencie. Proszę państwa, ja muszę powiedzieć, bo tutaj było takie nawiązanie do historii. Ja pamiętam sam kilka rozmów z panem dyrektorem Radoniem, który już wtedy przymierzał się do budowy archiwum. To było zresztą zupełnie inne miejsce, inaczej to miało wyglądać. Nic z tego nie wyszło ze względu na brak funduszy. Teraz mamy ten obiekt, który jest obiektem nie tylko funkcjonalnym, ale architektonicznie pięknym. Jak popatrzymy zresztą na to, w którym miejscu on się znajduje, obok Muzeum Religiowego, Muzeum Historii i Fotografii, teraz będzie ta piękna budowla, naprawdę aż się serce raduje. Chciałem powiedzieć z drugiej strony, że jako osoba, która korzysta często z archiwów, tutaj także korzystałem z tych wszystkich krakowskich zbiorów, bardzo się cieszę, że będzie, że na starość będę mógł tutaj przychodzić w dobrych warunkach korzystać z tego, co się tutaj znajduje. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, znacznie poproszę do głosu członka zawodowego Stanu Małopolskiego, pana Grzegorza Lichta. Chciałbym bardzo serdecznie na prośbę pani minister powitać także pana dyrektora Mateusza Adamkowskiego, który kieruje departamentem mecenaku państwa i w tej inwestycji może dużo ciężkiej pracy. Bardzo proszę panie dyrektorze do nas, bo pan anonimowo prosi mnie uprzedowi. Także możemy nawiązać. Zapraszam pana Grzegorza Lichta, członka zarządu województwa małopolskiego. Eminencjo, pani minister, panie prezydencie, szanowni państwo dyrektorzy, szanowni państwo. Również nie będę jakiegoś długiego wystąpienia tutaj miał, ale odniosę się może do tego początku, ten rok 2013, gdzie ta działka była przekazywana. Bo tak trochę żartobliwie rozmawialiśmy sobie z obecnym dyrektorem Agencji Mienia Wojskowego już wspomnianej. Ja później również uczestniczyłem w pracach tejże agencji w pewnym okresie. Wtedy tym przewodniczącym czy dyrektorem tej agencji był Grzegorz Stawowy, uczennik dzisiejszy Rady Miasta Krakowa, więc można podziękować za jego to historyczne uniesienie, żeby przekazać tę ziemię za symboliczną złotówkę, nie wiem, czy za dawną zupełnie na potrzeby tego archiwum, bo zawsze pamiętam, taki dyrektor Agencji Mienia Wojskowego jest rozliczany ze swojego planu finansowego, więc jeżeli dał to takim darze, to zawsze jest to bardzo cenne, bardzo dobrze widziane. Zresztą wspominał o tym tutaj pan dyrektor. Ale żeby nie było tak już zupełnie żartobliwie, to może tak troszeczkę też patetyczniej. Mianowicie pan profesor Majchrowski mówił o tym, że będzie tutaj przychodził w okresie starości, czyli za wiele, wiele lat oczywiście. Również pewnie będziemy mieli okazję uczestniczyć w już otwarciu, przede wszystkim w oglądaniu tych zbiorów, które tutaj przyjdą z kilku innych miejsc, ponieważ te zbiory są
rozproszone. Będą też pewnie nowe materiały, nowe źródła, które tutaj się znajdą. Ale co najważniejsze, nas tu wszystkich nie będzie, a ta instytucja będzie funkcjonować, bo to są instytucje, które buduje się na nawet nie na kilka, nie na kilkanaście, a na dziesiątki lat. Także myślę, że nasi następcy, osoby, które dopiero przyjdą na świat, będą mieli okazję zobaczyć to miejsce, wspomnieć, być może zainteresują się, jak to wszystko się zaczęło, a przede wszystkim będą mogli korzystać z tych zbiorów, czego chyba sobie wszyscy Państwo, którzy tutaj jesteśmy, życzą, bo to jest takie miejsce, które na pewno będzie ważnym, istotnym elementem mapy naszego pięknego Krakowa. Jeszcze raz dziękuję wszystkim. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, Pan Radny Stawowy na pewno mile by się zdziwił tymi podziękowaniami. I ja tymczasem chciałbym wspomnieć słówko o wykonawcach, bo to nie jest wcale pierwsza inwestycja, którą firma Skanska, cichy bohater tej uroczystości, robi dla ochrony materii krakowskiej. Wspomnijmy tylko na wykończonym niedawno zbiornik Świnny Porydry, gdzie firma Skanska także była głównym wykonawcą. Bardzo proszę, ażeby do mikrofonu zechciał się dać zaprosić Pan Richard Walej, prezes firmy Skanska. Bardzo proszę. Mr. President, floor is yours. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję, że mam możliwość zabrać głos w dzisiejszej uroczystości. Miło mi, że jako przedstawiciel, wykonawca mogę uczestniczyć w tym ważnym dla Kraków wydarzeniu. Ja przyjechałem do Polski 16 lat temu, gdzie pracowałem w Warszawie na bardzo duże inwestycje Złote Tarasy i spędziłem parę kolejnych lat w Warszawie i potem jechałem do Rumunii i wróciłem dopiero w styczniu w tym roku. I od tego czasu widzę duże zmiany w Polsce. Powstaje dużo nowych inwestycji, podnosi się jakość życia. I jestem dumny, że miałem okazję być częścią tego procesu. Kraków jest dla naszej firmy jeden z kluczowych rynków, gdzie są duże, dobre inwestycje łączące są przeszłość z przyszłością. Bardzo jesteśmy dumni, że jestem wykonawcą tego projektu. I chciałbym podziękować wszystkim osobom, partnerom, firmom, z którymi współpracowaliśmy realizację tego obiektu. I chciałbym specjalnie wymienić dyrektora Archiwum Narodowego, pan dr Wojciech Tkaczukę, firmę zastępczego inwestora, firmy EMC Group i inspektor nadzoru i wszystkich partnerów, które współpracujemy. I oczywiście na końcu chciałbym podziękować naszemu zespołowi prowadzącym przez project manager Darek Gruszek i jego zespół. I bardzo, bardzo dziękuję. Życzę udanej i oczywiście bezpiecznie realizacji tego obiektu do końca. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję panie prezesie. Zapraszam księdza profesora Jacka Urbana, kapituły metropolitalnej, a także dyrektora archiwum kapituły metropolitalnej, starszego brata archiwum narodowego, o odczytanie listu od księdza arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego. Bardzo proszę, księdze profesorze. Archiwa są szczególnymi miejscami pamięci. Wśród nich są archiwa o szczególnym znaczeniu. Takim jest istniejące od 1878 roku Archiwum Narodowe w Krakowie. Dla dziejów ojczystych znaczenie Archiwum Narodowego ma zasadnicze znaczenie. Przechowuje bowiem świadectwa czasów, kiedy Kraków był stolicą Polski, był miastem stołecznym. Przechowuje zbiory państwowe, ale także miejskie i prywatne. Należy do najważniejszych archiwów w Polsce.
gromadzi świadectwa przeszłości o największej wartości historycznej. Jego pozycję określa Staropolskie Archiwum Miasta Krakowa, począwszy od lokacji miasta, przechowuje akta Kazimierza, Lekarzy i Urytyk Przedmieść Miast Małopolski, przechowuje archiwa znakomitych polskich rodzin. Przechowuje akta Wolnego Miasta Krakowa z Okręgiem, czy akta Naczelnego Komitetu Narodowego lat I Wojny Światowej, kapitalne źródło poznania dróg Polaków do upragnionej niepodległości. Ogromnie cieszę się, że w roku, w którym obchodzimy setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, 8 czerwca 2018 roku odbędzie się uroczyste wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego pod nową siedzibę Archiwum Narodowego w Krakowie. Dziękuję za zaproszenie do poświęcenia kamienia węgielnego, którego dokona ksiądz kardynał Stanisław. Nie mogąc uczynić tego osobiście, tą drogą przekazuję słowa radości i gratulacji z tego, że postępują prace nad wznoszeniem upragnionego nowego gmachu archiwum, które pomieszczą zbiory o tak zasadniczym znaczeniu dla polskiej kultury i historii. Temu dziełu i wszystkim trudzącym się około jego wznoszenia, a także wszystkim obecnym, dzisiaj liturgiczne wspomnienie świętej Jadwigi Królowej z serca błogosławię. Marek Jędraszewski, arcybiskup metropolita krakowski. Bardzo proszę o zabranie głosu dyrektora Archiwum Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora Janusza Kulikowskiego. Bardzo proszę. W wyniku podjętych inicjatyw powstaje największe w Polsce, najnowocześniejsze archiwum. Te archiwum ma zapewnić wykonywanie ustawowych zadań archiwalnych, jakie jest bezpieczne przechowywanie, udostępnianie i opracowywanie dokumentów. Budynek zapowiada się bardzo wielofunkcyjny i bardzo nowoczesny. Dzisiejsza uroczystość to doniosłe wydarzenie nie tylko dla Krakowa, Małopolski, ale także dla całego kraju. Sądzę, że na pewno będzie to dobry wzorzec dla przyszłych inwestycji w budownictwie archiwalnym. Wydarzenie to wpisuje się także z pewnością w obchody stulecia niepodległości. Dlatego kończąc, dziękując za zaproszenie, pozwolę sobie wręczyć flagę Rzeczypospolitej panu dyrektorowi. Szanowni Państwo, teraz nastąpi uroczystość podpisania aktu erekcyjnego, a potem jego wmurowania. Eminencjo księże kardynale, proszę na początek. Thank you.
Pan Tomasz. Bardzo proszę. Dziękuję.